запитання буде перекладати так, що... Питання до мене задають, там буде тлумачити. Добре. Добре. Може я зачну. Так, так. З якими емоціями ксьонд Кардина їздив в Львові і як бачив ксьонд то Слоніжко, ксьонд Альберчинек, то чи серце рośnie, że po pierwsze siostra Albertynki tu wróciły, po drugie polski kościół ciągle pomaga kościołowi na wschodzie i to się nie zmienia. Emocje są niesamowite, dlatego, bo ja tutaj 20 lat temu byłem z papieżem Janem Pawłem II i przypominam sobie poszczególne etapy tej całej pielgrzymki. Wtedy byłem młodym księdzem, a opiekowałem się już w podeszłym wieku papieżem, także jakby to wszystko na nowo. A jednocześnie teraz reprezentuję papieża Franciszka. Jeszcze w międzyczasie był papież Benedykt, czyli jest to trzeci papież, który na początku swojego pontyfikatu powiedział, jak bardzo mu są drodzy ubodzy. I to już jest siódmy rok, kiedy papież cały czas o tych ubogich pamięta i są moje obecne, więc, bo ja jestem jałmużnikiem, to znaczy zastępuję go tam, gdzie on nie może dojechać, gdzie on nie może być obecny, by reprezentować miłosierdzie Boże i dobroć Jezusa, bo w Jego imieniu to wszystko robimy, tak jak słyszeliśmy w Ewangelii podczas zmurowania kamienia, że to wszystko, co czynimy dla biednych, czynimy dla Niego. I stąd ośmieliłem się powiedzieć, że wszyscy, którzy pomagają siostrom Albertynkom czy Albertynom, są błogosławieni. Bo to powiedział Jezus. To jedno rzecz chciałam dodać, papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II był tylko raz w Lwowie, albo aż raz, ale w każdym razie pozostał w sercach wszystkich Lwowian, i Polaków, i Ukraińców, i ten kościół, który dzisiaj będzie konsekrowany. To jest ważna sprawa, dlatego żeby o nim pamiętać, jeśli odejdzie to pokolenie, które go spotkało tu na hipodromie, żeby ciągle papież Jan Paweł II żył w sercach Lwowian. Ja myślę, że musimy pielęgnować historię, bo bez historii nas nie ma. Ja byłem 20 lat temu tutaj, ale cały czas w kieszeni noszę obrazek Jana Pawła II z fragmentem sutanny. Mimo że się dotykałem jego przez 7 lat, to ja potrzebuję jego obecności. To on nas, to on mówił, wypłyń na głębie, to on mówi, jeżeli nikt od was nie wymaga, sami od was, od siebie wymagajcie. I patrzenie ciągle na tych, którzy są jakby przez los troszkę poszkodowani, to jest właśnie patrzenie ewangeliczne. I tak patrzył Jan Paweł II. I myślę, że ten kościół, który dzisiaj będziemy konsekrować, to jakby jest, to dopiero dojrzało. Ta jego wizyta dopiero dojrzała, bo przecież ci, którzy będą tam obecni dzisiaj, to 20 lat temu jeszcze ich nie było. I została ta tradycja, to piękno Jana Pawła II przekazane przez najbliższych. I owocuje dzisiaj tym, że będziemy konsekrować kościół. Potrzebne było 20 lat, żeby dostrzec piękno Jana Pawła II, który roznosił zapach Boga w Lwowie. Było święcone miejsce pod dom samotnej kobiety w Lwowie. I jak wygląda to w ekscelencji kraju i jak to wygląda za granicą? W moim kraju to jest Watykan na dzisiaj, chociaż jestem Polakiem, ale reprezentuję dzisiaj papieża Franciszka. Bezdomnych nie brakuje nam i nigdy ich nie będzie brakować. Моєю країною зараз є Ватикан, хоча я є поляком. Зараз я представляю папу Франциска. І що я хочу сказати, бідних ніколи не бракувало і ніколи не буде бракувати. Наш урząd, який репрезентує доброчинність Ojca Świętego, є таким поготов'єм для убогих, поготов'єм, яке в ім'єні папіжа свідчить доброчинність. Канцелярію, яку я представляю, це, власне, частина, яка займається ділами милосердя. Mówiłem dzisiaj przy murowaniu kamienia węgielnego, kiedy nasze konto jest puste papieża, to jest dobre. Сьогодні, коли ми вмуровували наріжний камінь, я говорив, що коли наш рахунок порожній, це добре. Dlatego moim zadaniem jest to, żeby konto papieża było zawsze puste. I moim zadaniem jest, żeby rachunek papy zawsze był porożny. Jeśli jest puste, to znaczy, że pomogliśmy wielu ludziom.
І якщо там порожньо, це значить, що ми допомогли багатьом людям. І вśród тих, którym pomagają, znaleźli się także mieszkańcy Lwowa. І серед тих, яким ми допомагаємо, також мешканці Львова. Jezus nigdy nie rozróżniał na narodowość, na pochodzenie, na wyznanie. Jezus ніколи не дивився на національність, на походження, на віровизнання. Po prostu pomagał. Він просто допомагав. І нашим завданням є właśnie то, gdzie słyszymy, że potrzebna jest pomoc, to bardzo chętnie ją świadczymy, a pomoc papieża jest niepowtarzalna, bo kiedy papież pomaga, to potem nagle tysiące ludzi znajduje się, którzy chcą tak jak papież pomóc. Więc myślę, że ten dom powstanie bardzo szybko, bo pierwszy, który wniósł cegiełkę, jest papież. І нашим завданням є допомагати. І допомога папи, вона така унікальна тим, що як тільки ми починаємо допомагати, то раптом знаходиться дуже багато людей, які підтримують ці ініціативи. І тому ми тішимося, що, власне, першу цеглинку підтримав папа. Прошу вас. Можна? Ваша святість, скажіть, будь ласка, через пандемію, через виклики перед суспільством, яка зараз є роль церкви в захисті людства і чи ви сприймаєте свою відповідальність за певні дії, що робити, такі от, наприклад, добрі вчинки? Емінецію, зараз в часах пандемії, яка ще відбива, чи б'єже Костіл на себе відповідальність за то і яку відповідальність б'єже на себе? Odpowiedzialność za pandemię nie, bo to nie od nas ona przyszła. Ja nie chcę mieć na uwadze, ja mam na uwadze, jak cerkwa, jak ma robić, stawić swoją odpowiedzialność przykładem dla społeczeństwa, tobto, możliwe. Jak Kościół ma swoją odpowiedzialność pod tym względem stawiać jako przykład dla w ogóle, dla innych ludzi? Olbrzymią. Najpierw lekarze uczą nas, co to znaczy być odpowiedzialnym za drugiego człowieka, bo oni mimo narażenia swojego życia, trzeba wiedzieć, że we Włoszech około 300 lekarzy zmarło. Oni nam pokazali, jak trzeba do końca być wiernym swoim przyrzeczeniom. Kościół na ogół powstał na grobach męczenników, to jest na grobach tych, którzy całym sercem byli dla innych. Наша відповідальність дуже велика, і в першу чергу нам її показують лікарі. Зараз в Італії в часах пандемії померло 300 лікарів, і церква теж повстала на гробах мучеників. Ми тут в Європі чи теж на Україні в тій частині не за багато знаємо, що це пандемія. Dlatego, бо ve Włoszech zmarło понад 30 тисяч людей. W Polsce, na Ukrainie mamy nie tak dużą ilość i tam Kościół był obecny, tam Kościół towarzyszył na tyle, na ile to było możliwe, ale było bardzo trudno. Pierwsze tygodnie były niesamowicie trudne dla wszystkich we Włoszech. Тут, на цих територіях Польщі, України, трошки інакше, тому що цифри набагато нижчі, але в Італії померло понад 30 тисяч людей, і, відповідно, церква була присутня в цьому, і вона бере на себе теж відповідальність, і вона при людях. Мімо, що część kościołów була замкнута урзендово, що не можна було справувати Мші Świętej prawie przez 3 miesiące, to Kościół był wszędzie obecny, pomagając tym, którzy w tym okresie byli najbardziej opuszczeni i biedni, szczególnie ci, którzy nie mieli stałych dochodów, którzy pracowali na czarno. Można powiedzieć tak, że na parafiach, gdzie normalnie przychodziło 50 osób dziennie o pomoc, przychodziło po 400. I Kościół był zawsze obecny. Kościół, mimo zamkniętych drzwi do sakramentów, był obecny przede wszystkim w pomocy humanitarnej dla wszystkich. Незважаючи на те, що влада зачинила багато церков і мали бути зачинені, і ми не могли відправляти святих мес, то церква завжди була присутня. І, наприклад, ми дбали про людей, які на той час були найбільше пошкодовані від того, що відбулася пандемія. Це люди, які працювали без документів, на чорно. Це бідні люди. Наприклад, були парафії, де приходило так зазвичай по 50 людей,
А в часи пандемії то приходило близько 400 людей за допомогою. Треба теж відповідати, що, наприклад, в Римі ніхто не відокладнє, але 8-10 тисяч мамы осіб бездомних. І ті всі були оточені через Кощу з опіку. 8 або 10 тисяч. Дякую. Треба ще взяти до уваги те, що ніхто не рахує, але приблизно є 8-10 тисяч людей у Римі, які не мають домівок, бездомних. А опроч того, всі інні, які черпіли економічно, szczególnie вдови, szczególnie особи старші, які на початку не мали від нікого допомоги. А особливо ті люди, які економічно мали дуже погану ситуацію, наприклад, вдови, наприклад, старші люди, які не мали звідки отримати цю допомогу. Але оказалося, що мовив о Włochах, о Włoszech, що серце Włochów jest nieprawdopodobnie piękne i nawet jeżeli nie przez jakieś organizacje, to prywatnie pomagali sobie wzajemnie i rodziła się wielka solidarność we Włoszech. Ale виявилось, і тут я говорю про Італію і італійців, що люди мають дуже велике серце, і вони допомагали один одному, і були дуже солідарні один з одним. Дякую. 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 Ksiądz kardynał jest przedłużeniem rąk papieża. Co jest najtrudniejsze w tych sprawach czynienia miłosierdzia, wychodzenia do tych najuboższych, najbiedniejszych? My mamy żyć Ewangelią i mamy czynić to, co by zrobił Jezus. Ja ciągle pytam się w tym wszystkim, co czynimy, czy to się Jezusowi podoba, bo może z czasem się podobać światu, a nie mieć nic wspólnego z Ewangelią. To, że jestem przedłużeniem rąk ramienia miłosiernego papieża, to on sam o tym powiedział. Ja o tym nigdy nie wiedziałem, że można przedłużyć ramiona papieża. My mamy to, co Jan Paweł II, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jesteście młodzi, ale kiedy zmarł Jan Paweł II, to z biskupem Marinim, ja wtedy byłem ceremoniarzem, położyliśmy na trumnie Ewangeliusz, który potem się zamknął. Otóż Jan Paweł II wszystkie sprawy Kościoła, jak i osobiste, rozwiązywał przez Ewangelię. I moim zadaniem jest właśnie włączyć się w logikę Ewangelii, w styl działania Jezusa i pomagać wszystkim tym, którzy w jakiś sposób wydają się zagubieni, którzy z różnych powodów, czy ekonomicznych, czy życiowych, czy związanych z wiarą. I moim obowiązkiem jest biec tam w imieniu papieża i pomagać natychmiast. Nie tak czasem, jak robią rządy, że za pół roku odpowiemy, za jakiś czas. Natychmiast, ponieważ w Ewangelii istnieje dzisiaj, nie ma jutra. Wczoraj jest już historią. Jak nie pomogłem, to nie pomogłem. Jutro jest niepewne dla nikogo z nas. Istnieje dzisiaj. I moim zadaniem jest to wszystko czynić dzisiaj. Jestem siódmy rok biskupem. Nikogo nie wyświęciłem, nikogo nie bierzmowałem, nie brałem udziału w żadnych kongresach. Moim zadaniem jest zajmować się ludźmi biednymi. I tylko. Nawet ten wyjazd jest taki troszkę dziwny. Ale myślę, on jest usprawiedliwiony tym, że raz, że dzisiaj murowaliśmy kamień pod tak wielkie dzieło tutaj w Lwowie, a druga rzecz, ja byłem 7 lat przy Janie Pawle II razem z księdzem metropolitą lwowskim. I byliśmy chyba w takim najtrudniejszym czasie Jana Pawła II, kiedy on każdego dnia był już coraz słabszy. A to było 5 lat. Bo w 2000 roku Ojciec Święty wydawany przecież umiera. Ja zacząłem pracować do 1998 roku jako ceremoniarz, choć wcześniej, w czasie studiów, już byłem tam obecny. I wraz z księdzem Mieczysławem, który był młodziutkim kapłanem, próbowaliśmy wspierać Ojca Świętego w jego cierpieniu, co nie było łatwe, bo jak się z młodym człowiekiem,
to człowiek z motyką na słońce wyszedł, a Ojciec Święty nam gasł. Ale to była najpiękniejsza Ewangelia świata, bo papież najwięcej zrobił swoim cierpieniem, nie swoim słowem, nie encyklikami. Kto pamięta jego encykliki? Może jedną, dwie. Natomiast jak cierpiał na oczach całego świata, wszyscy pamiętamy. Jak błogosławił, kiedy nie mógł mówić, wszyscy pamiętamy. I my w tym właśnie czasie byliśmy blisko, byliśmy obok papieża z księdzem Mieczysławem, na pierwszej linii. I z tego powodu przyjechałem tutaj dzisiaj w imieniu papieża Franciszka, a jednocześnie spełniając swój obowiązek względem Jana Pawła II. I choć jego tu nie ma, to on zawsze ze mną jest, zawsze woży ze sobą takie małe zdjęcie Jana Pawła II i fragment jego sutanny. On wywarł na nas tak wielkie, tak zaważył na naszym życiu i księdza Mieczysława i moim, że mogę powiedzieć tak, dziś nie może nas tutaj nie być. Księże kardynale, takie pytanie związane z tą uroczystością przedpołudniową, troską ubogiej Kościoła. Jakie znaczenie właśnie ma osoba uboga dla Kościoła dzisiaj? To jest skarb Kościoła. Kiedyś jednemu z diakonów Kościoła Rzymskiego powiedziano, że musi wydać wszystkie skarby Kościoła Rzymskiego. I on im przyprowadził ubogich. Mówi, to są skarby Kościoła. Dlaczego? Bo Jezus był ubogi. Bo Jezus był ubogi. I Jezus, jak nakręcony w całej Ewangelii, mówi o ubogich, ale my myślimy tylko o tych ubogich często ekonomicznych, ale większe ubóstwo jest duchowe. Większe ubóstwo jest ludzi, którzy żyją na bakier z sakramentami, którzy nie mogą sobie poradzić, nie mogą się odnaleźć. I tutaj jakby papieże wszyscy się uzupełniają. Proszę zobaczyć, że Jan Paweł II wprowadził w życie dzienniczek siostry Faustyny o miłosierdziu Bożym, a papież Franciszek wprowadził rok miłosierdzia, mówiąc wszystkim, patrzcie, Bóg nie męczy się nami, nie męczy się naszym ubóstwem, bo człowiek, który żyje w grzechach, jest ubogi. Jest po prostu ubogi. I papież Franciszek mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. To jest czysta Ewangelia. Wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, którym nie wyszło w życiu. Kiedy jesteście rozwiedzeni, przychodźcie do mnie. Kiedy macie problem z wiarą, przeziębiła wam się wiara, przychodźcie do mnie. I myślę, że tak dzisiaj sobie przypominałem, bo chodząc tutaj po Lwowie, wracało wszystko to sprzed 20 lat, jak to byłem jako młody ksiądz i chodziłem jako ceremoniarz. I tak sobie też przypominałem, bo pytano właśnie o ubogich, o to, co robi siostra Albertynki. I przypomniałem się to, co Jezus powiedział do Faustyny. Faustyna wydawało się, że oddała Bogu wszystko. A Jezus do niej mówi, oddaj mi także swoją nędzę. Czyli oddaj mi swój grzech, z tym, z czym sobie nie radzisz. Jan Paweł II wydawało się, że Jezusowi oddał wszystko. Totus tuus, przez Maryję cały twój. A Pan Jezus od niego jeszcze potrzebował cierpienia. I On mu oddał to cierpienie. Tu mogę przywołać taki fakt. Dzisiaj przy obiedzie arcybiskup Mokrzycki mówi, że te lata, które ja spędziłem przy Janie Pawle II, dlatego, że byłem Polakiem, a papież, kiedy cierpiał, bardzo często zwracał się po polsku, w języku narodowym. I mój przełożony biskup Marini, który też tutaj był w Lwowie nie tak dawno, on nie rozumiał, więc potrzeba była Polaka. I kiedyś tak papież bardzo cierpiał na placu świętego Piotra, nie mógł siedzieć, widać, że kręcił się cały czas. I ja się nachyliłem i mówię, Ojcze Święty, czy mogę Ojcu Świętemu jakoś pomóc? A on się odwrócił do mnie i mówi, mnie już nie można pomóc. A za chwilę znów się odwrócił, ale tak ma być. I dlatego ten Kościół, który po 20 latach od wizyty Jana Pawła II będzie dzisiaj konsekrowany, to jest jakby taki owoc dojrzałości tej wizyty sprzed 20 lat. Zobaczcie, on nie powstał natychmiast, rok po, dwa lata po.
A to pokolenie, które dzisiaj będzie widziało ten Kościół, będzie słyszało o tym Kościele, przecież ich nie było. To są ludzie dzisiaj 20-letni albo 25-letni, którzy też mało z tego pamiętają. Także zobaczcie, to jest tak, jak siewca sieje, potem potrzeba jest dużo cierpliwości, żeby to ziarno zeszło i ono dzisiaj wschodzi tutaj w Lwowie. I stąd taka bardzo, dla mnie jest to bardzo sentymentalna wizyta, raz, że z księdzem Mieczysławem, z którym związały się moje losy przez bardzo długo, a druga rzecz, że odżywa we mnie to wszystko, co tutaj przeżywaliśmy. I albo to znaczy, że jestem bardzo stary, że zaczynam po prostu rozklejać się, ale bo ceremoniarz to jest taki człowiek, kiedy wszyscy płaczą, to nie. Kiedy wszyscy się rozczulają, to nie, no bo ktoś musi prowadzić te celebracje. Więc raczej przez 15 lat byłem ceremoniarzem trzech papieży. A dzisiaj, przyznam się szczerze, jak chodziliśmy z panem prezydentem miasta tutaj, odwiedzaliśmy, to wszystko we mnie wracało. I ból, i cierpienie papieża, i trudności w mówieniu, i tym jak metropolita obecny. Ksiądz Mieczysław, jak pomagał Ojcu Świętemu, a Ojciec Święty Jan Paweł II, księdza Mieczysława traktował jak wnuczka. On był najukochańszym ze wszystkich z obstawy Ojca Świętego. Nawet nieraz przy posiłku, jak zwracam uwagę, to podnosił szklankę z jakimś sokiem i domietka wtedy pokazywał mu, że widzi, że on jest, chociaż on siedział na końcu stołu, bo był najmłodszy, no to gdzie miał siedzieć? Na końcu siedział. Więc taka miłość papieża do księdza Mieczysława, który przecież nie mógł przewidywać, że zostanie kiedykolwiek metropolitą w Lwowie, bo to tego dokonał papież Benedykt. Więc to wszystko we mnie wraca i to wszystko jest piękne i naprawdę Bogu dzisiaj dziękuję, że tak się mogło stać, że mogę tutaj być i wspominać. I nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kiedyś papież powiedział taką rzecz, że moim przyjacielem, podał definicję przyjaźni. Moim przyjacielem jest ten, dzięki któremu staje się lepszy. No więc mogę powiedzieć, że papież Jan Paweł II był naszym przyjacielem, bo dzięki niemu staliśmy się lepsi, przynajmniej mówię o sobie, że staliśmy się lepsi, że był naszym przyjacielem. I teraz my, wtedy jeszcze młodzi księża, dzisiaj będziemy konsekrować ten Kościół. I trzeba tak powiedzieć, dziękując mu za przyjaźń. Jan dzisiaj będzie też przewodniczyć uroczystością Bełtyczowie. To też jest powiązane jeszcze z tym pierwszą wizytą. Pamiętam, jak ten obraz ksiądz był wtedy razem z papieżem. Tak. I to też jeszcze jeden taki wątek tej wizyty. Tak, tak, tak. To jakby przedłużenie i w stronę Kijowa, bo my byliśmy w Kijowie wtedy tak. Z papieżem Janem Pawłem II, więc dzisiaj w nocy pojedziemy do Kijowa, by jutro celebrować Matkę Bożą Szkapleżną właśnie tam, a przecież Jan Paweł II był cały maryjny, na wskroś maryjny, więc to idziemy jego szlakiem, idziemy jego drogami, to też myślę będzie niesamowite przeżycie. Corona domanda in italiano per la Radio Vaticana. Lei può dare un commento per questa visita qui a Leopoli, l'importanza di questa visita, l'importanza della gente, delle persone povere? No? Questo è il pieno del pontificato di Papa Francesco. Lui dall'inizio diceva che vuole vivere secondo il Vangelo, ma cosa faceva Gesù tutta la giornata? Usciva da casa, che non sappiamo dove abitava Gesù, e tutta la giornata cercava la gente per aiutarla. Ecco, e il mio ruolo è questo, al nome del Papa Francesco e lui al nome di Gesù, di cercare la gente che ha bisogno di questo aiuto evangelico, totalmente evangelico.